Siemanko, ja jestem Lucek, ze mną jest Marquis, dobrze mówię? Tak jest, no bardzo dobrze powiedziałeś, chyba pierwszy raz. Witam wszystkich raz. Bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy driftować, co ty masz, Mercedesa? Tak, E63 AMG. Okej, to driftuje? To jeszcze shopa? Jak? No te Mercedesy no takie zbite są strasznie. Wiesz, jak fajnie się tym leci, normalnie to jest, no jako że to jest ciężkie, no. To wchodzi w zakręty jak nóż w masło. Ooo, jeszcze rozgrzany. No, wiadomo. Tylko, że to miał być samochód takiego mafiozo, ale dokleiłem z tyłu znaczek inwalidy, więc jest samochód inwalidy mafioza, nie? Dobra, ale nie wiem, czy to będzie odpowiedni samochód, bo mam taki challenge dla ciebie właściwie. Myślę, no. Że uda ci się go fajnie zrobić. Ja się ciągle tego triku uczę. Tutaj w lewo skręć, na parking. Okej. To jest prawa. Wiem, ja zawracam sobie. Aha, dobra. Spoko. Tutaj patrz, ostatnio sobie trenuję w ten sposób. Tu są dwie lampy, spróbuj ich nie skosić ogólnie. No. Bo będziemy wokół nich jeździć. Wiesz, ostatnio sobie coś takiego trenuję, że wokół nich próbuję sobie driftować. Mhm. W ten sposób, żeby przedni zderzak był jak najbliżej lampy, czyli wiesz, nie robisz po prostu takich zwykłych bączków. Aha. Ale po prostu coś takiego, nie? Starasz się jak najbliżej. O, coś takiego. Obróciłem. No i starasz się jak najwięcej takich, znaczy jak najbliżej tego słupka, nie? Przednim zderzakiem. O, coś takiego, no, bardzo fajnie. Biziutko, biziutko. Super. O, to... No trudne to jest właśnie, bo tak jak sobie trochę polatasz wokół tego, nie? To jest jeszcze tak krzywo trochę, widzisz, nie jest tutaj idealnie równo, nie? Ten samochód może ci czasami tak ściągać się bardziej, no, po prostu w stronę ulicy, nie? Więc no, jest ciekawie, można to zrobić, bardzo ładnie ci to wychodzi. I potem jak już zrobisz kilka takich obrotów, to robisz transfer na następny słupek i na następnym słupku lepisz się do niego w ten sam sposób. Czyli próbujesz, o właśnie coś takiego, no. Sorki. Do potem... ciebie się ulepiłem zamiast do lampy. Tak. I potem właśnie lepisz się do następnej i robisz takie ósemki. Aha. I to jest o tyle trudne, że jest tutaj bardzo... Wąziutko to jest. Bardzo wąziutko właśnie, nie? I musisz... praktycznie albo cały czas na hamulcu nożnym, wiesz, ustawić sobie hamulec naprzód. Aha. Trochę ręcznego i musisz mieć do tego właśnie taki dobry samochód jak ty, który ma dosyć fajny moment obrotowy, żeby ładnie zbierał od niskich obrotów, chyba że wyhodujesz sobie trzecią nogę, bo czasami trzeba strzelać ze sprzęgła, nie? Wiesz co, kolega akurat za mną siedzi, to może robić mi za trzecią nogę. No dobra, to i coś takiego. No i teraz właśnie próbujemy, będziemy próbować to jak najlepiej wykonać. Poczekaj chwilę. Mhm, ja sobie zacznę tutaj. Najpierw ja pojadę. Później możemy potem... dwójkami jeszcze tak zrobić. O, no to by było super, tylko wiesz, to trzeba najpierw potrenować, bo to nie jest taka łatwa sprawa. No wiadomo. Okej, teraz do przodu. No stawaj. Aj, nie wstał mi. Ładnie idziesz, ładnie. No, już się tutaj zlepiłem. Tutaj trzeba tak wejść trochę na ręcznym, zrobić taki jakby nawrocik prawie, że na tym ręcznym. Mhm. I potem lepisz się, no po prostu ósemkę robisz, nie? A, stoi. Aj! Tylko łatwo jest przesterować tą dupę, nie? No. Łatwo jest przesterować, bo jak za mocno wejdziesz na ręcznym, no to jest lipa. No dobra, no. Twoja kolej, próbuj. Okay. Ty masz trudniej, bo ty masz większą bestię, nie? Moim to tak no, się ja łatwiej tam złożyć. Limuzynkę. Tak, ty masz limuzynę. No dawaj. Może ja cię będę dronował. Czekaj, palę sobie dronka. O, super. Dobra, transfer. Wow, ładnie. Trochę za daleko. Dobrze. Jest git. Okej, okay. Ładnie. Dawaj. Ach, to ci ładnie wstał. Dobrze. Ja cały czas na jedynce go katuję normalnie. Ja też! No co ty, tutaj dwójki nie ma co wrzucać nawet. Bardzo fajnie. Dawaj. Za daleko, bo koła musiałem wyprostować aż. No. Zajebiście. No i właśnie to jest dosyć trudne dla mnie, żeby tak ładnie to robić, jak ty.
i sobie teraz to trenuję. Myślę, że taki dosyć spoko trening, nie? Tak, żeby opanować taki samochód. Najbardziej. Bo wiesz, nie sztuka jest się kręcić dookoła siebie, sztuka jest kręcić się dookoła czegoś i jeszcze tak blisko tego. Tak, i jeszcze kontrolować to odpowiednio, nie? Bardzo fajnie. Może myślisz, że powinienem tutaj jakiś samochód właśnie taki mocniejszy wziąć, z większym silnikiem? To znaczy tak, wiesz co, ty masz dość lekkie TBRZ, zgaduję. No. I ona jest krótsza od mojego. Mój o tyle jest lepszy do takich manewrów, że on jest dłuższy i jak tyłkiem zarzucę i mam powiedzmy te 500 koni, on ma spokojniej siłę, żeby wstać i jeszcze tyłek go dociąża, dzięki czemu ja w ogóle nie złapię tu przyczepności w tym samochodzie. A no tak, u mnie jest z kolei bardzo mało mocy, bo to jest standardowy silnik Boxer 2-litrowy. No to on tam, wiesz... Czasami na przykład na dłuższych zakrętach mam lipę, bo nie chcę pociągnąć do końca tych zakrętów, nie? No. Nie, no to coś z większym silnikiem by się przydało. Ja mam tutaj 6 litrów ponad, więc... Tutaj to jest... A no tak, bo to jest ten starszy Mercedes. Mhm. On Dobra. Mi się mega podoba. No fajna limuzynka. To czekaj, ja spróbuję sobie tu Mustanga wziąć. Ostatnio też sobie go przetuningowałem według tego twojego tuningu. To znaczy tam hamulce tylko dałem bardziej na tył. I on ma w sumie też 5-litrowy silnik. Tam chyba tak. 4,9 jest dokładnie. Ale może powiedzieć, że 5. Tylko, że on... No nie wiem, zobaczę jak mi tym pójdzie. Myślisz, że będzie lepiej? Myślę, że będzie łatwiej, o. A ładny ten Mustang. Widziałem właśnie z twojego filmu od Nara do Driftera. Bardzo fajny. No ten na pewno łatwiej wstaje, nie? Tak, tak. On ma dużo większy moment. O, gotowy. To jest też ciężka bestia normalnie. Tak, on w rzeczywistości... O, teraz nie chciał wstać. On w rzeczywistości koło 2 ton. Waży tam chyba 1900. Jakoś tak. Aha. Ale tu jest odciążony w Fordzie, więc tutaj pewnie gdzieś z 1500, 1400, coś koło tego. No. Nie wiem czy u ciebie, ale u mnie się... O, i druga lampa się zniszczyła. Aha. No to jakieś lagi są. No u mnie ani jednej, ani drugiej już nie ma. No to nie wyjdziły, tak. Ja już sobie nie pojeżdżę. Tak. Ale faktycznie, ten łatwiej wstaje. Nie jakoś tam dużo łatwiej. U mnie jeszcze widać te lampy, więc... Nie jakoś tam dużo łatwiej, ale... No lubię tego Mustanga. Jest taki... To jest mój taki jeden z pierwszych driftowozów, które mi się udały na moim tam tuningu. Aha, no to fajnie. Ale ten twój tuning dopiero dodał, wiesz, jakby powera do driftu w tym samochodzie. No to bardzo się cieszę. Dobra, ja zmienię sobie na BRZ-kę. I co, pojedziemy sobie gdzieś dalej. Aha, to wiesz co, chodź może, bo ja tam też trenowałem trochę na lotnisku. I może popróbujemy sobie te precyzyjne tam rzeczy. Dobra, porobić. Teraz ustalasz punkt, żebyśmy wiedzieli gdzie jechać. Spoko. Cyk. I na spokojnie sobie tam dojedziemy. Tak jest. Drodze, o, tu sobie rzucać duperą. No i co? Słyszałeś, że ma być Bugatti Divo? Tak, słyszałem. W ogóle muszę je zdobyć, bo powiem ci, że myślę, że będzie to auto miało potencjał do driftu. Bo jest dość małe i da się je przerobić na napęd na tył, bo chyba ma na 4 koła z tego co tam. No standardowo Bugatti mają, no. Wow! Co? Ej! A myśmy chyba byli w tym. Nie wiem. No Forzaton się włączył, bo tutaj był okrąg Forzatona akurat. Chyba ta. O ja. Nic, my nie będziemy chyba na Forzaton jechać. Jedziemy na lotnisko. Tak jest, no zielony punkt mamy, także... Z tym, że punkty nam się chyba zaliczą jak oni skończą wszystko robić, także przyjemno spożyteczny. Może się tak zdarzyć, chociaż czasami jak nie uczestniczysz, to się nie zaliczają. Kurde, ten Mercedes to jest potwór. No, ja sobie chciałem zrobić takie autko bardziej z mniejszą mocą. I tak, żeby robić jakieś takie bardziej ostre drifty, jak wokół tych lampek. Mhm, takie ciasne. No, ale,
tak, ale właśnie myślę, czy to nie zrobić swapa na jakąś, na jakiegoś sześciocylindrowca. No widzisz, takim Mercedesem też się da. No, fajnie, fajnie. No właśnie tak, nigdy nie próbowałem chyba takich ciężkich robić samochodów na drift. Ale właśnie z tego, co w sumie kojarzę, tak sobie zbiorę wszystkie dane, to ja raczej robię tylko takie ciężkie samochody, jakoś tak nie wiem. Bardziej mi to pasuje może. Lepiej ci mi nie driftować. Dziwnie to wygląda taka wielka kobyła, taki zbity, nie? To czekaj, bo ja mam czarnego Mercedesa, to ja cię będę eskortować. Dobra. Spoko. I jedziemy. I tutaj, o właśnie, ciekawe jak dasz radę tym Mercedesem tam na tych ciasnych, w tym ciasnym miejscu tam. Wiesz gdzie, nie? No to wiem. Zobaczymy. Dużego kątu tam nie mogę robić, no bo pewnie się nie zmieszczę, ale zobaczymy, co się da zrobić. A, my przez ciebie przenikamy teraz, bo jesteśmy w tym Forzatonie. Aha, faktycznie. O, no i fajnie. Nie wiem, o co tym, nie wiem, jak to się włączyło w ogóle. Nic nie robisz, a i tak ci się zalicza. Ciekawe, czy my punkt dostaniemy za to. No, fajnie by było, nie? Wiesz, nic nie robisz, a jeszcze masz z tego profity. Ty, no dobra, zobaczymy. Co, tutaj na lotnisko, pyk. Kurde, szkoda, że nie zrobili takiego fajnego wjazdu na to lotnisko, bo czasami aż mi szkoda rozwalać te różne rzeczy, co tu stoją, no, te bramki i tak dalej, nie? Realistycznie pojeździć, to to wypsuje wrażenie. Dokładnie. A ten Mercedes, tak mi się udało go zestroić, że jak sobie, no nie wiem, jadę teraz na dwójce, to nie przyspieszę, a będę mieli kłami w miejscu, tak mam zablokowane. No. Zobaczę, czy z moim się tak uda. Ba, nawet trójkę mogę zapiąć i to samo robić. Także powiem ci, limuzyna robi robotę. No tak. Też się da. A tym moim też jakoś tam daje radę w miejscu. Pa, gościa to robi. Chłop co zrobił. A teraz to nie sprawdzisz, nie? Czy uderzysz we mnie, czy nie, bo i tak przeze mnie przenikniesz. No właśnie. Czekaj, spróbuję zobaczyć, czy nam radę wokół ciebie zdriftować, bo widziałem u ciebie na tym, na live chyba. Aha. Jak ty praktycznie bez końca wokół kogoś tam driftowałeś. To lubię czasami się tak poślizgać wokół kogoś. Wiadomo, to też dobry trening, nie? No, chodź tutaj może na asfalt, bo... Dobra, no tak, bo to jest ziemia. Asfalt to jest właściwie jakieś płyty czy coś? Beton chyba taki się wydaje, po prostu, nie? Płyty betonowe. I co, i potem tam gdzie jest tak ciasno? No. Ciasno, ale własno. Co? No serio? No nie gadaj. Co? Połączenie zostało przerwane. O, no i podriftowałem. Ale już wyjść z gry niż patrzeć jak ja driftuję, tak? No nie, no to nie ja, halo. Już się dołącza, już. Kurde, mój komputer chyba nie chce współpracować dzisiaj normalnie. Znaczy, przepraszam, to nie komputer, to gra. A ty mnie dalej widzisz, czy już nie? Nie, przez chwilę cię jeszcze widziałem, ale potem już nie. Aha. Kurde, no. Ale w konwoju jesteśmy nadal. Aha, oczekiwanie na lidera, znajdowanie sesji. No dobra. To ty jesteś liderem. Ale to przynajmniej... Tak, tak, no to przynajmniej nie będziemy mieli tego Forzatonu. Ojej, ja będę miał. Chyba. Znaczy no. Jeśli mnie przeniesie, to nie. Ja mam znajdowanie sesji, to nie wiem, co ta gra zrobi teraz. Oczko. Dobra, jest. Już znaleziono sesję i dołączaj. Spoko, dołączam. No. Trochę tu na lotnisku rozgrzałem przy okazji. No i zobaczymy. Ale wiesz, to tak wokół jednego punktu ciężko mi się driftuje. Tak jak ty wokół twojego samochodu, tak jakoś nie daje rady. Ale w ogóle to ciężko mi się driftuje, więc nieważne. Powiem ci, że teraz śmiesznie jest, bo jak dołączysz do sesji, to twój samochód jest cały pokryty śniegiem. Bardzo dobrze. Są berzety w śniegu. Ciekawe jestem, jak ty sobie dasz nam radę, czy to jest długie bydle ten twój samochód. No, to zobaczymy. Jak się tam zmieścisz? Jak się popieści, to się wszystko zmieści. No tak.
No dawaj, coraz bliżej, na hamulcu. Spróbuję na hamulcu, no. O, jak ładnie. Normalnie prawie zderzak pocałował. No i pięknie, kurde. Ale musisz robić, widzę, no, duży okrąg, bo ja mam takie długie bydle, że żeby zakręcić, to musisz w prawo jechać. No, nie, nieźle, nie? O, no tak, jak ładnie. Fajnie sobie tak ćwiczyć, bo ja właśnie wokół tej lampy tam miałem problem, żeby ten zderzak zbliżać. Oj, no, 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 no. Żeby ten zderzak jak najbliżej. Aha, u mnie było, że dotknąłem. Ale dużo też pomaga to, że... Oj. Teraz nie dotknąłeś. Tak. Dużo też pomaga to, że mam właśnie te hamulce ustawione bardziej naprzód. Bo tak, faktycznie samochód może sobie mielić w miejscu i wtedy można się jeszcze dokręcić bardziej, jak się kręci wokół takiego obiektu, nie? Wiadomo. Dobra, no to co, patrzymy teraz, jak tam wyjdzie w tym okręgu? No, myślę, że ty polecisz fajnie. To co, zaczynaj, poczekaj, ja tylko wezmę sobie drona, odpalę, bo tu będzie się nagrywać. No, dawaj. Na dwójeczce. W ogóle też na kierownicy, jak się gra, to zupełnie inaczej te drifty wyglądają u kogoś, nie? Jak ktoś gra na padzie albo na klawiaturze, to jest tak poszarpany ten drift, że się nie wiadomo, o co chodzi, nie? Dawaj, trochę jeszcze za szeroko. Nie, ale w sumie, tak jak teraz patrzę na dronie, to jest zajebiście dużo miejsca tutaj. Tutaj, w tym miejscu, no, gdzie ty teraz driftujesz, jest bardziej ciasno niż tam. No, jest troszkę miejsca. Ja wolę jeszcze driftować tak bardziej przy pachołkach. Ale ładnie, no, zajebiście. Fajnie wyszło ci to przy pachołkach. No, jakoś się mieszczę tym bydlakiem. No, tutaj wcześniej... Limuzyna nie taka straszna. Ta większa, ten większy okrąg ma tam więcej miejsca, przepraszam, mniej miejsca niż tutaj ten mniejszy. No, tu na samym początku. Tutaj, jak w tym miejscu, w tym miejscu, no. A tutaj jest więcej i fajnie właśnie przy pachołeczkach poleciałeś. Jak ty to robisz? Wow. O, zderzaczkiem zahaczyłem dwa pachołki. Dobra, your turn. Dobra. Próbujemy. Masz krótsze autko, to jeszcze łatwiej będziesz miał. Powinno być, no. O, w drugą stronę leci. No dobra, w sumie tak, japońskie, nie? Odwrotnie. No, no. Moje salto. Jest dobrze. No, jest dobrze. Ciasno, ale własno. No, to dawaj na mniejszy okrąg teraz, zrób już przejście. Moment, tylko jeszcze muszę opony trochę dogrzać. Chyba za bardzo się rozgrzały. Chyba te. Trochę mi się zagrzały te hamulce z przodu. A ty to na dwójce driftujesz, czy na jedynce? Na dwójce. Ja to chyba na jedynce będę, bo nie wiem, czy ta Subarka da sobie radę z dwójką. Myślę, żeby było trochę nawet za szybko dla niej. Znaczy, ja hamulca jeszcze używam. Cały czas na hamulcu jechałem. Ja też. Ale jedynka... Ja mam trochę ten silnik mniejszy tutaj. Więc... No, więcej obrotów potrzebujesz. No. Więcej potrzebuję być cały czas na obrotach, żeby to jakoś było, nie? A do ilu ten silnik się kręci? 9. To dużo. Nie, to ja mam tylko 6,5. Dobra, jest tak? Ja spróbuję się do ciebie dokleić. Okej. Okay. No, próbowałem. Dobra. To co, na tym małym kółku? Tylko? Na obu możemy, jak też. Dobra, to dawaj, ja spróbuję tutaj. Ja tam się dostosuję. Spoko. Mogę, ale szło ładnie. Mogę się popchnąć w sumie. Chodź tam, bo to już rozwalone trochę. Dobra. Tutaj. I tu już spróbuję dwójką. Na tym większym? No, tutaj. Wow, ale mi wystrzelił. No, widziałem to. Ona ma w ogóle coś słaby kąt skrętu, widzę, ta BRZ-ka. Mówisz? No, jakiś taki, kurczę, za mały. Bo ja to mogę prawie pionowo się ustawić do tych belek. Nie, no mam te zawieszenie driftowe i...
Wow! Co? Widzisz? Jechaliśmy takim samym kątem i ciebie obróciło, a mnie nie. Ale to może ja nie dokręciłem po prostu. Poczekaj, zobaczę, czy mam wyprzedzenie spożnia na maksa. Nie, no mam. A to masz może negatyw? Po prostu ma taki. A masz negatyw na maksa, czy nie? Nie, już ci mówię, jak mam negatyw. Ja mam 2,8 tutaj w RZC. To powinno być okej. Ja mam... Może wizualnie to tak wygląda. Ja mam minus 5 i minus 1,5. Jak minus 1,5? No minus 1,5 stopnia. Masz pozytyw zrobiony. Nie, jak? Pozytyw to byłoby na plusie, a ja mam na minusie. Nie, że ty. czyli masz bardzo mały ten negatyw. Myślę, że spróbuję, ale nie wiem, czy to w RZC. W sumie ten negatyw czy pozytyw to w ogóle niewiele chyba robi, nie? W Fordzie raczej nie. To jest tylko chyba wygląd, prawie że. A czy no. Może wygląd, sam wygląd, no że inaczej wygląd, się jeździ troszkę, no. Sam wygląd, że wygląd to jest może bardziej w tym. W Need for Speedzie. Bo tam faktycznie ten negatyw nic nie robi. Aha. No tam to już bardziej bym się skłaniał, że to tylko dla wyglądu. No ale to Need for Speed, nie? Tam symulacji nie ma w ogóle. Nie. Ja próbowałem tam raz na kierownicy zagrać w Paybacku chyba. Serio? Aha, no polecam. I co, to jest możliwe? Nie, co ty, nie ma szans. Ale faktycznie inaczej się jedzie teraz. Mam takie wrażenie, jakby było trochę inaczej. O, zmieścił się. Wow, i znowu, no. Musimy iść na następne kółko. To już zużyte jest. Tak, to już jest zużyte. Teraz mamy trochę mniejsze. Jezu, jak ona mi... strasznie wystrzeliła. No. Ostatnio ją... Wczoraj ją robiłem. Robiłem ją na live'ie. A wiem, widziałem, oglądałem. I... no ej! Jeszcze tak do niej trochę niedostrojony jestem. Spróbuj ty jechać przodem. Dobra. Wcześniej jeździłem tym Nissankiem, takim Nissan Silvia S13 chyba to jest. Ten taki kanciasty, nie? No. Taki co wygląda, z tyłu ma taki zderzak, jakby miał skrzynkę z jakimiś jabłkami czy coś. No. Ej, kurde, co jest? No, ten okrąg już też powoli się zużywa. Robił transfer. Jak najbliżej. To u ciebie jeszcze jest taki w teamie. Dobrze, kto dobrze driftuje? Frapir, z tym, że no Frapir gra na padzie, nie? Ale no bardzo dobrze mu to idzie, nie? Aha. Jeżeli chodzi o kierownicę... Szczerze ci powiem, nawet nie wiem, kto gra tam więcej na kierownicy. Mhm. Jest też taki koleś, się nazywa Spaszal Krycho, mój widz. Mhm. I on też tam dobrze jedzie. I on chyba na kierownicy gra, z tego co wiem. Aha, nie da sobie ręki uciąć, ale tak myślę. Wow. Mi nie wychodzą te okręgi. Nie wiem, czy to tuning samochodu, czy ja po prostu dzisiaj jestem jakiś dziwny. Może masz słaby dzień. Mi wczoraj to nic nie siadało, normalnie nie mogłem nic skleić. A dzięki. Przydało się. Raz mi brakuje obrotu, raz tego obrotu jest za dużo. O, widziałeś, jak bliziutko? No, elegancko. Ja to na jedynce cały czas, bo... A ja na dwójce jeżdżę. No, z twoim, kurde, wielkim koniem to tak. O, spróbuję się. Dwójkę. Wow, betonowa dwójka mnie blokada obraca. Mnie zatrzymała. A dwójka jest za duża. Dwójka u mnie chyba już za dużo jest. Znaczy, mieli tylko... Łatwo go obraca przy dwójce. Aha. Znaczy, myślę, że za duża prędkość po prostu na tych kołach jest wtedy. Nie wiem. A na jedynce ładnie sobie leci. Wolniutko, bo wolniutko.
No ale to wiesz, no na tym okręgu szybciej się nie da, nie? O kurde, bliżej muszę się ciebie tam... O! Ja wiem, że to ciężko się do kogoś doklejać. No. Zwłaszcza jak ktoś jest taki nieprzewidywalny, nie? Jesteś nieprzewidywalny? A, no tak. No bo wiesz, zaraz może mnie wywalić, nie wiadomo co się stanie z kątem, a ty się musisz dostosowywać. Obraca mnie coś. Dzisiaj mi i cyk w ścianę. Nie siada. No. Standardowo. Dawaj, pokaż swoje kółko. Oto moje kółko. Witam w moim kółku. Kurde. No i to sobie dohamowuję. Bo ja cię doganiam w ogóle. No wiem. Ja to naprawdę bardzo powoli. Ja jadę 40 na godzinę. Ja 25. O matko, to dwukrotność. Prawie, że. No. Spróbuję, może właśnie mniejszy kąt sobie będę. Nie. Spoko. No nie, obraca mi dziada łatwo. Nie mogę go jakoś tutaj ustawić na tym okręgu. To już wszystkie okręgi prawie zużyte. Tak. No i potrenowaliśmy, dzięki ci za kolejny trening. Kładzie Kaizen 4. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Pit pass też od spraw samochodowych jestem normalnie. Dzisiaj coś mi nie siadło. A czy ładnie wyszedł mi w sumie jeden drift, kiedy driftowałem wokół ciebie? Nawet całkiem fajnie to wyszło. I koniec, tyle na dzisiaj. No ale może wiesz, tylko wystarczy. Z odcinka na odcinka jestem zadowolony, że jakieś tam postępy widać. Oj. Jest też no teraz dokładnie. Lepiej. Jakieś tam sobie nowe furki sprawdzam, testuję. Spokojnie, jeszcze do wakacji to z ciebie będzie normalnie kendlock. Tak. Ja myślę, że tak będzie. No przecież jeszcze 2 miesiące temu to totalnie nic nie potrafiłem. No widzisz. A dopiero przecież ja 2 miesięcy driftuję na kierownicy, nie? Łe, tu i tak git. Boże, ja to wiesz, na kierownicy siedzę od 10 lat? No, a ja mam od 2... Ja wcześniej zawsze grałem na padzie. Się tak przyzwyczaiłem, nie? Teraz sobie kupiłem kierownicę, bo widzowie zawsze mówi: kup kierownicę, grasz te gry wyścigowe, czemu jeszcze kierownicy nie przetestował? Ej, faktycznie, na kierownicy jest zupełnie inna bajka, przede wszystkim w gry rajdowe, jak się zajebiście gra. Tak, no ale tam to się liczy każdy centymetr obrotu kierownicy, nie? Zrobisz coś źle, to od razu koniec rajdu. Tak, i jak się przesiadasz na Fordze i tutaj próbujesz coś na szutrze pojeździć, to lipa. Jakoś tak zupełnie inaczej jest. A tam to jest tak, jest fantastyczna jazda rajdówka. Bardzo mi się podoba. Ostatnio grałem w WRC8. Mega. No, kozak gra. Dobra. To co, dzięki ci, Oskar, za jazdę, Markus. Dzięki również za możliwość jazdy. Jasne, nie ma problemu. No i do zobaczenia sobie razem. Na razie, no, hej. Trzymaj, ta się.